No powiem ci, to jest życie. Wozić się taką furą, siedzieć z tyłu, dwie dupeczki obok, no, jechać na spotkanie biznesowe, no coś pięknego. Lampki, dobrego, lampki, dobrego. Tak, tak. Boś się ubrałeś jak ten, no, jak do zdjęcia dowodowego. Dobra, takie oksy by nam się przydało, ewentualnie informacje, jak dobra, ale powiedz kontakt. Mi inaczej, stary, a nie wolicie kurwa sobie latać na przykład z ekstazy? Tego jest lepsze siano w chuj. Dobra, kurwa, musimy przemyśleć, no musimy przemyśleć, czy potrzeba nam może te automatycznie tak fury, no. Ale myślę, 40, że musimy to przegadać 40, jeszcze. Ale 40 przecież to jest dojebana cena, stary. No ja wiem o tym, wiem, no. No to tak wiesz, za 50, kurwa, no. To robimy interesy, czy to jest ziomeczkiem twoim? To jest mój braciak, nie? No nie chcę, żeby stracił, nie? Chyba, że chcecie coś szybkiego, mam dwójkę, zajebić to jedną chuj szybko. No to możemy z tym latarem, no nie panu, podejmujcie decyzję. Dwójeczki mamy, no. Mam LG RH8 stary, na full pił, nie zajebiście jeździ, chuj, nie? Dwie bomby, ponad tym jedziesz spokojnie, stary. A jak już wracam po całe fury dla siebie, to tylko dupki sztuki. Nie, no wiadomo. Ja taki mam fetysz. Czekajcie, jestem zerką. Ale takie fury to jakoś mi nie zależy na to, żeby była nowka fura. Darren, a ile ta rebla kosztuje w salonie? 60. Możemy się naradzić, poczekajcie panowie, chodźcie. A ona ma coś zrobione? Nie ma na furę aż tak, wiesz. Nie ma na razie się na furę. I, ale jeśli chcecie, to myślę, że spoko, no. Może się przydać, ale mamy też furę, widzisz, tu czteroosobówę. Nie wiem, czy jest ciśnienie na taką, a zawsze jest jakaś inwestycja. Mamy czwórkę. No plus jest taki, że gościu nie chce kasy od razu, nie? Tylko no, w systemie ale właśnie ta jest dobra, ta jest też spoko, no. I tak mówię, no, nie mamy ciśnienia na furę, ale to jest jakby okazja dobra, nie? 40 koła plus jeszcze tam na dragi jakieś. Mamy też jakby lepszy, jak to się mówi, free. Poziom przyjaźni, kurwa, wiesz o co chodzi? Zaufania. Tak, wiedzą. No. Nie no, więc... no, mi się podoba ta fura, jest, widać, tak, że jest zadbana. Więc możemy nie? zrobić, to co zróbmy w takim razie? Jesteśmy grupą, więc myślę, że się na pewno ta fura przyda i Bobby będzie o czymś śmigać, na pewno i zgarniać nas. No okej. No to bierzemy, tylko trzeba dogadać raty. Musisz Montez jakoś wytłumaczyć, jak te raty będą wyglądać. No on powiedział, że to... on powiedział, że mu się nie spieszy, więc ja proponuję zrobić tak, że nie wiem, pierwsza rata za tydzień, 10 koła, o. Za dwa tygodnie, kolejna no dycha. No poczekajcie, zapytajmy może jeszcze o to ekstazy, nie? Bo może... No, koniecznie, to jest w pakiecie. To mów Montez, dobra? Dobra, panowie, decyzja podjęta. Tak jak rozmawialiśmy, bierzemy za cztery paki. System ratalny dobra. Proponujemy następujący. Pierwszy tydzień 10 koła, drugi tydzień 10 koła, trzeci tydzień 10 koła. No i na sam koniec te cztery dychy, ale oczywiście jeżeli w pakiecie wchodzi sytuacja z informacją o tym tajemniczym specyfiku. Że oksy od kogo kupicie? No nie, bardziej na... Czekajcie, kurwa, nie jesteśmy sami chyba. Tak szczerze, nie? No, to nawet na pewno. No ale psy. Co, no furę sprzedajemy, nie? No. Interesuje nas to ekstazy. Ja ci powiem... no to stary, nie ma problemu, ogarniemy. Ja mam jak coś dla was, znaczy bez problemu. Ale skąd dostęp? Czy tylko od ciebie jest dostęp, czy... Kurwa, wiesz, się ode mnie najlepiej, no. W sensie, kurwa, mogę ci popytać, czy mogę wam dać jakby info, wiesz o co chodzi, bo to... Nie chcę, kurwa, wpierdalać typa, nie? Albo możemy się ustawić najwyżej z nim, po prostu coś takiego możemy zorganizować, nie? Okay. Ale ekstazy macie spoko, no bo stary, ja wam dam po 7.0 od grama, a sprzedajecie ekstazy stary od grama po 180, czyli macie 110 przebitki, nie? Wow, a ty się podjął dzieje? Kurwa, rozpierdol stary, nie? To znaczy? Nie no, ja ogólnie stary to polecam, bo przeważnie to kupują jebane grubasy stary na akademiku, nie? Ja im po prostu mówię, że to wiesz, nie mogę im mówić o opem, że to kurwa jest ekstazy, tylko im, wiesz, cisek idzie, jakaś tabletka na odchudzanie te sprawy, nie? Wiesz o co chodzi? O, clever. No. Efektywnie widzę, ale faska pewnie im się podoba. No wiesz, oni mogą sobie nawet stary ujebać, bo wiesz, że są chudzi później, nie? Bo się chodzą dziwni ludzie, stary, dziwne rzeczy gadają, także wiesz jak jest, nie? No, wiem jak jest. Także mogę wam podrzucić. Nieźle dog. Tylko to w kredo byście chcieli też, nie? Nieźle dog. Czyli co, do fury nam dorzucisz do opcji, a ekstazy, to w kredo byśmy dostali? Ale to co wy chcecie dać, w ogóle nie chcecie płacić za reble i chcecie jeszcze w gratisie oksy? Oksy mogę dać to, bo mam... Ale co, poczekaj, ja nie rozumiem. Rotalny system. Jeszcze wpłata za tydzień. Druga
dwa, trzecia za trzy. Tak, no dogadane jest. W sumie zajebisty biznes dla was. Dogadane jest, nie? Dobra, jak dogadane, to się nie wtrąca. Znaczy, no nie no, wiesz, no my tutaj rzucamy pozycję, wiesz, dogadujemy się tutaj między sobą. Jeżeli coś nie pasuje z waszej strony, czy coś, to śmiało mówcie. Nie, wiesz, ja mnie tak szczerze. Wiesz, to nie ma co się, wiesz. Ja się cieszę, że po prostu ktoś odkręty, żeby ją wziąć parę, nie? Jak wam się przyda, to ja się cieszę. No chyba, żeby, bo wiesz, że może chociaż 10 koła, no 10 kopla na start, nie? Nie, że nie za tydzień. A na chuj mi te 10 kobla teraz, stary. No przyda się zawsze, mimo że... Chciałbym się... Nie, ja nie potrzebuję, jak mówię. Jak właśnie... jak chcecie, no może zamiast... Jak my się doradziliśmy, to może by teraz się doradźcie między sobą... Jak nie, no jasne, 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 to jest moja pura, niech on wypierdala. Chodź, się, chodź dawaj, się dogadamy, bo Darren taki jest, nie, że on lubi... Pierdolę to się. No chodź, chodź. Nie, ty, tak. Dawaj jedni. Na pewno? Tak. Na pewno? To się dogadamy, stary. Ej, kurwa, jeszcze jedna rzecz, czekaj. Wiesz, no jak jej nie używasz, to wiesz, koszty ci się zwrócą. I najbardziej. A kogo co dapsa, to wasza? Nie. Nie wiem, czy ja to. Zapasówki masz tutaj w schodku, nie? Jeszcze muszę uwaga jedną rzecz sobie kurwa zrywać. Kurwa, ty mi wstyd robisz. Jak matka kurwa mnie tak wstyd mi robisz kurwa. Wiem, spokojnie, stary, nie? Chujson, a może się nie wpierdalaj? Co, no, chłop nam sprzedaje furę, my ją kupujemy, a ty, o, kurwa, specjalnie traktowanie, 5 minut fejmu. Stary, jedynego, kogo boli dupa podczas tej akcji, to ciebie, stary. Może warto by było posiedzieć, pooglądać, popatrzeć, że Eddie dwa lata temu robił dla ruskich. Ilia nie żyje. W tym momencie chłopaki spłacają stary dług, bo Eddie dla nich wyczarował kurwa naprawdę grube rzeczy. Można powiedzieć, że grali razem w jednej ekipie przez jakiś czas. I z uwagi na tę znajomość daje nam info, daje nam rzeczy. Jest fabularne podejście. To nie jest pierwszy lepszy spotkany na ulicy typ. Ale... lepiej chyba se popierdolić na czocie. Wiecie, jakie czasy nastały, nie? Tak się składa, że się z nim widziałem. Co ty gadasz? Pawłem? Z rublem? Oczywiście. Pierdolisz. Nie, Paweł, dobry człowiek, chuj, stary, no. Pomógł mi. Stary, chyba nikt mi nie pomógł. Jak mi powiedziałem, to jest mój przyjaciel. Jak go traktuję, oj to stary. Więc w momencie, nie miałem, nie? Kiedy on potrzebuje pomocy, ja jestem, jeżeli ja potrzebuję pomocy, on jest. Czym ty w ogóle Karen kurwa przyjechać? Co to za fura? I to wszystko? Wziąłeś sobie zapasowe dokumenty i tak dalej? Ja nie, weź sobie. O, Jaszar, chlebek z podpisem! Oczywiście ta. Będzie pieczony dla ciebie, dziękuję. Ta, to oficjalnie jest twoja fura, no. No trzeba umyć. Słuchajcie panowie, a co się stało z Ilią? Bo doszły mi te dzięki, straszne stary. Słuchy. Dzięki, mordeczko. Wiadomo co się z nim stało? Dzięki. Kim? Z Ilią, chyba nie żyje, nie? No tak. To w ogóle to była taka wielka obława na mieście, nie? W ogóle stary, Rusy na cały świat walczyły. Działo, nie? Rusy versus wszyscy i policja jeszcze. No to co, ktoś go odjebał? No tak, no. Ale wiadomo kurwa, kto? Ja Ili to nie poznałem nawet. No nie wiadomo w sumie, stary, nie? Ale w ogóle... A czemu wszyscy walczyli z ruskimi?
No bo kurwa nie wiem, chyba za mocno. Chcieli przejąć biznes prawdopodobnie, ale wiesz, no nie chcę dużo gadać, ściany mają uszy. Musicie uważać, z kim współpracujecie, nie? Właśnie uważamy. No. No. Nie wiem, co... Żarcik. Wiadomo, no. Nie no, wiadomo jak jest, to za swoich czasów to też to i owo przeżyliśmy. Zresztą tam z Pawłem czy z Ilią i tak dalej, no to takie akcje, to była codzienność. Chyba przypał był taki, że nie można było cały czas za siebie się oglądać, bo nie wiedziałeś kurwa skąd, z której strony, o której i o której porze dnia. I wyskoczyli ci albo wpierdoli kulkę w łeb, albo ciepcie zawinie na bęben. Jest przypał. Także ja to dobrze pamiętam, ale no na ten moment żeśmy się uspokoili, po prostu chcemy wziąć i odbudować swój komfort. No zgadza się, nie? No ostatnio też był dym właśnie, no Ruscy mieli przejebane. Podobno ostatnim wjazdem mieli na złom, nie? I wszystkich pozamykali. Dobra, nie ma co pierdolić, stało się, to się już nie odstanie, no niestety. Teraz my działamy, kurwa, i przejmujemy miasto, stare, no proszę. Szkoda, że nie ma Pawła, bo lubił sypnąć czasem siankiem jakimś, nie? Tak. Ile za to lubił sypać pasem. Słuchaj, a co dopiero tym z tą oksą, bo my będziemy potrzebowali my to w trybie natychmiastowym, w trybie ekspresowym. Ale wolicie serio tą oksę od tego? Od tej eksy? Co? Ja wam mogę ogarnąć nawet pół kilo tej oksy, jak chcecie. No ale z oksy przecież jest gorsze siano niż nie z rzucania dragów. Nie, no jest lepsze siano, tylko jest bardziej przypałowe, nie? Polisz lepsze sobie, siano stary. Od dragów? No kurwa, jak sprzedasz stary 100 eksy, to masz 18 koła. Oksy? A jak dopiero dojdziesz 100 oksy, to masz stary 60 koła. Musisz kurwa liczyć, czy nie? No ale to kurwa, musisz jeździć z miejsca. No musisz jeździć, no wiadomo, ale masz na kwadracie siana, nie? Mamy od tego ludzi. Oksa też jest lepsze ceny. Oksa też jest ten, nie? Tańsza w chuj, stary. On ma taką samą kurę? Nie, to jest chyba scout, to co on ma. A, okej. Okej. O, dzień dobry. Policyjna fura ogólnie. No dobra, panowie, no to dobra. Dobra, to ja się do was odezwę, jak ogarnę tą oksę. Ile w ogóle tego chcecie? Ile da radę? Credence? Z kilogram? Nie, ja mam pół kilo do ogarnięcia, po 50 za 2 od grama. Na razie jest git. Ogarniemy coś. Musimy sami to wszystko zorganizować i poukładać w naszych notysikach. I tak dalej. Co, kiedy, wiesz, posegregować fajnie, zorganizować. Znaczy na kanał hura bura, wiesz. Kurwa, jak to mówisz, ściany mają uszy. I kurwa, nie wiesz, kto nie pokazuje, ale przypał krasuje wszędzie. Tak. Trzeba powolutku wszystko, nie na hura bura. No dobra, panowie, to jak się zdecydujecie, to dzwońcie, a będziemy dzwonić, to z tym ogarniemy. Dobra, się. Dobra, siema. Dzięki wielkie. Dobra, na razie. Czała. Co ty masz tego balera, kurwa, w ogóle? Pożyczyłem. Jest takie kurwa. To jest moja fura, to. Każda jest fura. To jest moja fura, Moskito. Ilia żyje. Żyje? Na pewno. Powiem ci czy po tym jak... Fama? Na pewno. Jakaś była obława faktycznie, Ilia się gdzieś tam schował, kurwa, podrzucili jakieś ciało i tak dalej. Gościu nawet nie potrafił opisać w jaki sposób zginął, kurwa, szech w ich grupy. O, obława była, wiesz, kurwa, strzelanina, całe miasto. Stary, no jakbym miał na prędce wymyślić coś, to bym wymyślił coś lepszego, kurwa. Wiesz, jakiś szczegół podał, coś, co uwiarygodniłoby tę historię. Ja myślę, że Ilia żyje. Gdzieś w mieście jest, bo trzeba się skontaktować i go znaleźć. Mhm. Ale furka klasa. Fajnie. Stary, 10 koła tygodniowo, nie odczujemy tego nawet. Po 2,5 klocka. Ludzie w to koszta, będzie amortyzacja, to jest... Pewnie, kurwa. Dokładnie, zrobiliśmy biznes. Jeszcze mamy tutaj zaufanie u gościa, jest git. Pytanie, co z tą ekstazą? On mówił, że... Stówka na sztuce. No, to trzeba aha. To jest normalne. Ja tam mam trochę ekstazę ogólnie. Można jeszcze z nim się dogadać o to. Ale lepiej, żeby nam dał oksę już. Wiemy, co z nią robić. Mhm. I z tego jest też przekasy. Ja dobry czytać. Zarobek jest na tym, no. Tak. Może jakiś wyścig? Pierdolniemy.
chyba fur nie mamy. Jak to nie? A nie, w sensie, no tak, chłopaki. W sumie moje i twoje jest. Dobra. Dobra, panowie, przegadać trzeba, co? W środeczku, przed telewizorkiem. Jedziemy do wody, jedziemy do wody rozkminić. Tak, trzeba do wody rozkminić. Ogarnąć, no. Najlepiej jakby pojedziemy teraz na strzeżony, zawieźmy te za furę i wszyscy pojedziemy do urzędu. Dobra. Okej. Okay. Jak myślicie, co jest dobre gniazdo? No myślę, że deal dobry, ale chłopaki, kurwa, nie są w pełni z nami szczerzy, stary. Wydaje mi się, i to Loganowi też powiedziałem, że Ilja żyje. Tak jest, Ilja gdzieś tu jest. Tacy ludzie nie umierają, kurwa, podczas obławy. Kumasz? Jak myślicie? No oczywiście, myślicie, że tak. Co jest najlepsze? Przeszło mi to samo przez myśl, jak pierwszy raz słyszałem o tym. Bo też nie do końca jakby zostało mi określone, jak zginął i kto go zajmował. No właśnie. Nie wiadomo, kto, wiesz... Jak ginie taki gość, to każdy wie. Jest podpis, kurwa, pod tą śmiercią, rozumiesz? To nie jest tak, że ktoś go po prostu gdzieś zajebał. Albo psy, na przykład podczas strzelaniny, no jakiś szczegół by podał, a chłop po prostu, no Ilja nie żyje, no coś tam, kurwa, się wydarzyło, no. Ale z drugiej strony też powiedział mi to Paweł. Paweł powiedział mi to i wątpię, żeby... No mi taką... Ilja wszystkich wkręcił. A może on wszystkich wkręcił i wszyscy myślą, że nie żyje, właśnie. Ja myślę, że masz rację, Logan. Jest kilka tak, osób, które być. Wiedzą, wiesz, ale jakby był przypał koło dupy i na przykład byśmy, kurwa, ukrywali Logana i by była info, że mówimy, że nie żyje, to jakby się ktokolwiek mnie zapytał, no to bym powiedział, kurwa, no nie żyje, stary, no. Tak, szczególnie, że mówił, że pozamykali ich tam, nie? No. Coś tu się, kurwa, coś tu śmierdzi. Myślę, że on jest gdzieś wokół nas i że się ujawni. Już to jakiś wasz dobry znajomy, tak? Tak, dobry znajomy, no. Oj tak, Silvio... Bundeswaffel. Dobra, jedźmy. Macie wszystko, ogarnęliście? Tak, wziąłem tą gotówę, żeby to wpłacić. A ty, Loganie, chcesz się przebrać? W drogę. Dobrze, oczywiście. Klimatyzacja w porządku? Nie, dobrze, ale zawsze mogę być lepiej. Podjedziemy szybko na myjkę. No właśnie. O, to my też, to my też. To my też, to my też. Trochę przykopciło go to Sandy. No powiem ci, to jest życie. Wozić się taką furą, siedzieć z tyłu, dwie dupeczki obok, no, jechać właśnie, na spotkanie tak. biznesowe, no coś pięknego. Lampki dobrego, lampki dobrego. Tak, pana. Tak. Żeby w głowie lekko zaszumiało, no życie, no życie, samo życie. Oj, koleś. O, słuchaj, co tam? Nie możesz tak ścinać drogi, wiesz, jak jedziesz. W porządku, panowie. No zjechałeś tak naprawdę, jechałeś chwilę niepoprawnym pasem ruchu. Wiecie, panowie, ale ta fura jak autobus, no trzeba troszeczkę ściąć, żeby się zmieścić. To jest limuzyna, to jest długie, to trzeba nabrać drogi. No, ale przede wszystkim też tak dociskać nie musisz, bierz pod uwagę. No wiem, ale wiecie, no to kółeczko trzeba zrobić, no. Tak, ale może nie na niepoprawnym pasie ruchu. No, zatrzymać i zjechać sobie dalej, nie? No wiadomo. No to mam nadzieję, że to się nie powtórzy, nie? No absolutnie, panowie. Albo dobrze, inaczej, kolesie, no to się nie powtórzy. Ziomeczki, mordeczki, kurwa. Jak będzie oficerzy. Oficerzy. No i super. Dobra. Dobra, bądźcie bezpieczni. A co do ciebie jeszcze? Na jakim pasie stoisz? Tak. Zwracajcie na to uwagę. Cześć. Bądźcie okay, czołem. Nie możesz mówić do policjanta koleś, bo się wkurwi. On może do mnie mówić, kurwa, koleś? Tak, on może właśnie, może do ciebie tak mówić. No ale kurwa, ja nie jestem jego kolesiem, kurwa. Ale właśnie testuje twoją psychę. A, w ten sposób. No. Jeszcze
nauczyłem tego. Kilka razy właśnie. Tak. Co ty tu kurwa robisz? Co ty. Ja tego, co ty kurwa robisz? Ty kurwa. Aha. No i. Będzie gdzieś banka, D, to możesz się zatrzymać. No dobra. Myślisz, że to jechał ten? Ten właściciel? Dawaj w prawo koleś. Kurde. Tak nie, no pachnie jeszcze świeżością na tej furce, bym powiedział. Palone może było, ale... Zadbana jest. 400 mil tam przebiegł chyba. To nie dużo. To tyle, co nic. Piarnie z wydechu? Właśnie nie wiem. Zagrzany jest, wiesz. Na zimno jakby było, to wiesz, jakby układ był zimniutki, to fajnie by pierdziało. Jak to? Daj ci sekundę. Trzeba zatankować go jeszcze chyba. Ja. I co, jedziemy do wody wyrobić? Tak. To jest urzędnik, to wtedy tanie to wyjdzie. Oby. Ten Hakucio, dobry to motocykl? Hakucio? Jest mocniejszy, uh-huh. Roślinający, tak. Hakucio, to znaczy kurwa po japońsku roślinający wiatr. Tak ten motocykl lata. Uh-huh. Mała zwrotność, ale jest jednak... Za 50 kapci ktoś sprzedaje. On kosztuje was 70. Hej, wpłaciłem kasę. Te brudaski? Tak. Płaciłeś do banku? Tak, płaciłem. Okej. Okay. Kurwa, nie zatrzymali cię, nic nie ten? Nie sprawdzała na liczarce, nie dędało jej, kurwa? Sprawdziłaś. Powiem ci, Matys, tak, że jeżeli... Jak płacasz małą ilości gotówki, to nie jest źle. Jakbyś przyszedł z 10 tysiącami na przykład, wtedy mogłabyś się zdać. Mhm. O kurwa. Kurde, helikoptery latają. Dobry. Dzień dobry, pani. Dobry. A, to zdjęcie, kurwa. O, ja pierdolę. Okej, okay, teraz się zrobi. Okej, okay, to ja poczekam, ja mam dokument, więc... To ja się muszę przebrać do zdjęcia. Ja sobie zrobię takie, selfiaka. Dobra.
Dobra. I co teraz? Mam screenshota. Wrzucę na Discorda. I będę miał URL. Urzędnik daje na dłużej dowód, ale nie ma urzędnika. Choć, no, jest zero doj. To chyba trzeba tak. Kurwa, mi kasa topnieje strasznie szybko. W szybkim tempie. Ile mam? Z 5 koła? Przetopiło mi kasę. Chyba, że Bobin dał mi 2,5 z tego, co żeśmy latali. To będzie już... O kurwa, ile jest? 3500. Fuck. Dziękuję bardzo. No i pięknie, kurwa, zobacz to. Nieźle. Ej, ładnie ma wycięte. A zobaczymy moje. Wyrób całkowicie nowe ID. URL. No i klasa. Podoba mi się. Chcę takie zdjęcie na dowodzie. Karta płatnicza. Bobby, zarzucisz mi z 2,5 koła za ten? Za to oksy? No. Kurwa, za te oksy, co ci sprzedałem, kurwa. Okulary, w sensie. Okulary. No to masz nowe okulary. Bo powiem ci, że zapłaciłem 1500 teraz za dowód i kurwa... No ja jestem prawie pusty, kurwa. Jestem prawie pusty. Trzeba coś zarobić. Się nie narobić. Ale dowodzik jest piękny. Kategoria A, kategoria B. Felipe Montes. Ty no, ty faktycznie się ubrałeś. Się ubrałeś jak ten. No jak do zdjęcia dowodowego. A to moje. O kurwa, dobrze. Czekaj, mam tu klienta. Jak na studniówkę, no. Ty ochraniarzowi sprzedaję. Stałeś? Tak, tak, tak. No to nic. A pokaż swoje zdjęcie. Pokaż swój dowód. Mogę zrobić 48. A, kasę. No to już zależy od ciebie. Tak, jest, dzięki. No, a co do treningu, no... Mieliśmy umówione z trenerem Mirkiem. Jedną sesję. A. O kurwa, wach nie ma. O. O kurwa, no. O, to tu? Kurwa, jaka ekipa, ja pierdolę, myślę, że to będzie sam. No, spokojnie, to tylko my. To oni, jesteśmy jedną całością, jesteśmy pięcią, cztery z głową Hydrą. Proszę cię bardzo. Za te oksy to mi też dychę będziecie musieli dać, to mi tam kurwa, będziecie płacić tyle na luzie. Dogadamy się. No, na spokojnie, panowie. Oho. Jak to jest osobna? Co to kurwa za żółta kura? Nie wiem. Ej, bo ja zrozumiałem w sumie, że z tym Oxy to nam dorzucisz jakby do fury, nie? Że jakby nie schodzimy z ceny. No, ale nie, już to fajne, tak. Okay. Tak, zostańmy, zostańmy, jasne. Nie, masz rację, Na ludzie, no na ludzie. No nie, bo tak gadaliśmy, więc pytam, nie? Ja jestem ogólnie trochę, wiesz, przyjebany, że tak powiem, nie? Czasami za dużo mówię. No na luzie, ja pytam, wiesz, co tak mówiłeś, nie, więc... No, czasem coś dam za darmo, dokładnie, także na spokojnie. Dobra, panowie, to trzymajcie się, życzę udanych sprzedaży i kurwa, nie dajcie się złapać, nie? Jak ktoś ma, to ktoś pomaga. Gdybym ja miał dużo, też bym coś spokojnie, pomagał. Spokojnie, będziemy się przecinać dużo lat, także to bez problemu, jasne. Nie? Dobra, macie na nas liczyć. Panowie. Dzięki, na razie. Siemano. To mi się podoba. Furki, narkotyki. O kurwa, co to za kurwa fura, no? Musimy na stację się podaje.
Dobra, panowie. Z tej oksy pierwsze 10 koła od razu, jeżeli zarobimy, od razu te pierwsze 10 koła idzie na spłatę tej oksy, tak? Tak, żebyśmy mieli potem już na czysto, nie? Na pewno Delbombel. A może jeszcze Manor Lords nocne, bo mi się spać nie chce. Nie no, ja go zapytałem o to oksy, bo mówił, że jakby dorzuca. No mówił, mówił, ale jak wiesz, ja nie, no ja kumam, nie? Ale zapytałem, bo mówił, żeby się nie targować, że dorzuci nam oksy do tego, nie? Tak powiedział. Nie, on powiedział, że dorzuci info. Od kogo ma, nie, od kogo bierze. Mówię, że dorzuci dorzuci oksy? No dobra, tak, no to wrócimy do tego, nie, no, do tematu, jak będziemy się z nim rozliczać i powiem mu stary, ale to tam kurwa za te oksy to za dużo chciałeś. A ile dał, dużo? 200. 200 sztuk? Muszę sobie policz, skoro 6 koła masz za 10. Razy 20 w takim razie. 80 koła, tak? Kurwa. To wychodzi 120 gawci. 120 tysięcy, kurwa. Otóż to, panowie. 120 pierdolonych, jebanych kapci. Czemu pogoń Szczecin RP? To pizza RP. Jak ta wygląda? Nie, jest taka kurwa, no. Jest fajna. Podoba mi się. Przyciemniona, szybka, bez pierdolenia. Kolorek może można byłoby na czarny, ale ten też siedzi. Ale taki jest czarny, nie? Taki trochę taki srebrny wpada chyba, nie? No, no. Taki grafit, no. Grafit. Ale chyba bak pojemny, co? No pali to więcej niż Logan. A podjedziemy jeszcze zobaczyć furki? Widziałem jednego gościa dzisiaj w naprawdę dobrym Glendale'u. Nie, panowie, ja jadę to na dziuplę odwieźć i nie wiem, i lecę. Goni mnie kurwa, jutro muszę stać do ciotki i jechać na karmić kota. O nie pierdol, znowu? Tak, do Liberty, no. Kurwa mać. Mogłabyś się ona tym kotem zająć? No mogłaby. Właśnie, poza tym kotek ona się nie zajmuje. No. No jest chora, no, co widzicie. Rodzina, to co jest, że co rodzinę? To weź ją ciotkę tutaj. Co mogę. Nie chciałbyś tego, stary. Jedną pryczę dorzucimy, kota będziemy mieli. Co zmieściłby się kot w tym garażu? Dawaj go na ten garaż. To rzuć mnie na tego, na... Mechaniora. Znaczy, do samolotu. Kurwa, do samochodu. Do salonu, kurwa! Do salonu mnie rzuć. Do salonu. Dobra, chwila. A, no i tak, mamy przecież tego. Może mi zostawić kurczyki, ja go mogę już rzucić. Zostawić ci kurczyki, tak. No, to czekamy, to zrzuć to tam i... Dzięki serdecznie, Arkonis. Zobaczę, po ile ten Hellblade chodził. O? Ten, co widzieliśmy? Tak, tak. No, zobaczę, jaka to kwota. Zawsze jakiś cel trzeba mieć. No, mało mam. No. Teraz kilka koła zaledwie. Kilka koła. Wyjebałem przez te dwa dni na te meble to wszystko. Ubezpieczenia. Pierdoły. A, jeszcze ubezpieczenie kupiłeś. Poszło tak. Złej z 20 koła. No tak to jest, no. Pieniądze stały się rozchodzą szybko, nawet nie wiesz kiedy. Szybciutko. Wiesz, fici kurwa tutaj jeden na motocykl. Wiesz coś, jak w dwójkę moglibyśmy polatać z tym oks. Zawsze wiesz, trochę kasy jest, nie? O tak. Ty no, jak przy sprzedaży kurwa 20 ile to będzie, no? Przy dobrym, no, 12 koła około. Przy dobrym, kurwa, rozeznaniu, no to w godzinę to zrobimy. No myślę, że powinniśmy to po pół podzielić i oni stówę pogonią, a im stówę, nie? No kurwa, no. Bez przygód to myślę, że spokojnie, koła. No. I płacimy z tego piątkę, masz. Czyli 55. A, tak. 5 zostaje, piątce, kurwa, no. Na paliwo i po 25 dla nas.
można to przemyśleć. Co by ulepszenia furki nowej, ile hajsu? No. Ona już jest trochę ulepszona. Ale dobrze, zaczynamy ruchy, dwie czwórki. Kilka dwójek, kilka motocykli. Zamknąłeś? Dobrze. Ja. Ty stary, co jest 5, kurwa? Ta fura znowu kurwa obok nas przejeżdża. What the fuck? A tak, to samo. Ty, a. I teraz co? Teraz za szybko jedziemy dalej. Panowie, zobacz jaką kobietę mam. Witam, cześć, Angela, chłopaki. Siema. Siema, Angela. Cześć. No. To wszystko? Chcę kogoś poznać, nowych znajomych. Nie wiem, pozdrawiam ją 5 minut temu. Nie mają chyba więcej pieniędzy. Chcesz wam iść, to idź, śmiało, drzwi są otwarte. Słuchajcie, to może jutro, co? Dobra, pa, słodziaku. Odstawię wam ją jutro, nie? Dobra, na razie. Cześć. Tak, przypomniałem sobie sytuację, jak karetka przyjechała. Wtedy jak ten gość przyjechał, to myślałem, że... Trzymaj, masz? Tak, mam, no. Dobra, waha, jakby coś, trzeba dotypować, żebyśmy nie targali i wiadomo. Ale no, nie będziemy dzisiaj. Na spokojnie. Dobra, panowie, ja się nie żegnam, będziemy się witać. Na razie. Siema. Dobra. Przypomniało mi się, jak ta karetka przyjechała. Ja myślałem, że to jakaś laska przyjechała. No tak. No. No. Mój, i powiedziałeś, dobrze, chyba się dobrze trafiło. Tak. No, to chuj. Na salon samochodowy, tu w prawo.